Chciałbym serdecznie powitać na naszym spotkaniu szanownych gości, VIP-ów, przede wszystkim przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Dariusza Wójcika. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Włodzimierza Bojarskiego. Jest z nami także wiceprezydent Radomia, przepraszam, prezydent Radomia, pan Andrzej Kosztowniak. Przepraszam najmocniej, panie prezydencie. I teraz witam wiceprezydenta Radomia, pana Ryszarda Fałka. Witam trenerów, działaczy i sportowców, czyli sportową rodzinę Radomia. Jeszcze raz dobry wieczór, witamy, bo to dzięki wam jest to nasze spotkanie. Dziś świętujemy, nagradzamy, wyróżniamy, cieszymy się z waszych sukcesów. I teraz mam gorącą prośbę. Przywitajmy gorąco, ale to jak najgłośniej wszystkich telewidzów, sympatyków sportu i kibiców dzięki telewizji Dami. Oni nas teraz oglądają. Witamy kibiców. Mieszkańców Radomia. W końcu ktoś sponsoruje, kupuje bilety i dzięki nim także są te sukcesy. Ja już przechodzę do mojego pulpitu. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten mikrofon będzie działał. Zapraszam na scenę i o zabranie głosu prezydenta miasta Radomia, pana Andrzeja Kosztowniaka. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do przedstawienia laureatów tegorocznej nagrody, tegorocznej gali, pragnę przede wszystkim bardzo nisko się ukłonić i podziękować za to wszystko, co jako środowisko sportowe zrobiliście dla naszego miasta w sferze promocji, wyniku, popularyzacji sportu i wszystkiego, co z tym się wiąże, a więc dobrych emocji, ambicji i najlepszych z możliwych doznań, które dostarczamy kibicom, których rzeczywiście trzeba bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrowić. Szanowni Państwo, tym, którzy byli nominowani, tym, którzy za chwilę będą nagrodzeni, bardzo serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, na dzisiejsze spotkanie nie mógł przybyć poseł Marek Suski, ale przysłał list. Pozwolę go sobie odczytać. Szanowny panie prezydencie, bardzo dziękuję za zaproszenie na Galę Mistrzów Sportu 2013. Niestety z powodu odbywających się w tym czasie obrad Sejmu nie mogę w niej uczestniczyć. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję dotychczasowych dokonań. Cieszę się, że mamy wśród młodych Radomian tak wspaniałych sportowców. Życzę wam, abyście w tym i w latach następnych osiągali jeszcze lepsze wyniki. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Z poważaniem, poseł Marek Suski. Szanowni Państwo, przechodzimy podczas naszego spotkania, naszej gali Mistrzów Sportu do pierwszych wyróżnień, do pierwszych podziękowań, a więc w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Ta olimpiada trwała od 2 stycznia do praktycznie końca ubiegłego roku i czas na wyróżnienia w kategoriach szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od pierwszej kategorii, ale najpierw na scenę zapraszam wiceprezydenta miasta Radomia, pana Ryszarda Fałka oraz dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki, pana Leszka Pożyczkę. Zaczynamy publiczne szkoły podstawowe, rywalizacja w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży, miejsce trzecie. Publiczna szkoła podstawowa nr 9 imienia Henryka Sienkiewicza, dyrektor Beata Badeńska. Zapraszamy panią dyrektor na scenę. W zastępstwie zastępca dyrektor pani Monika Chmielewska-Zioło. Miejsce drugie,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Długosza. Zapraszamy na scenę panią dyrektor Iwonę Stępień. I miejsce pierwsze. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Kazimierza Jagiellończyka. Zapraszamy na scenę panią dyrektor Aurelię Michałowską. Rywalizacja publicznych szkół podstawowych w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Organizatorem 9. Radomskiej Olimpiady Młodzieży był Szkolny Związek Sportowy, pod patronatem oczywiście prezydenta miasta Radomia. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Czas na rywalizację szkół gimnazjalnych. Miejsce trzecie. Publiczne Gimnazjum nr 10 imienia Polskich Lotników. Zapraszam na scenę dyrektora Mirosława Rutę. Idzie, tak? Miejsce drugie. Publiczne Gimnazjum nr 13 imienia Polskich Noblistów. Dyrektor Tomasz Gogacz. I miejsce pierwsze. Publiczne Gimnazjum nr 8 imienia Królowej Jadwigi. Dyrektor Anna Bulera-Sasin. Szkoły gimnazjalne. Odbyły się zawody w 31 dyscyplinach. Zapraszamy panią dyrektor. Zorganizowano 93 imprezy, 31 dyscyplin. Startowało 283 zespoły, 2914 uczestników, 1014 dziewcząt i 1500 chłopców w rywalizacji szkół gimnazjalnych. Publiczne Gimnazjum nr 10, Publiczne Gimnazjum nr 13 i Publiczne Gimnazjum nr 8. Puchar uniesiony przez pana dyrektora Tomasza Gogacza. Dziękujemy bardzo. Ostatnia kategoria, w zasadzie dwie kategorie, ale szkoły ponadgimnazjalne w ramach rywalizacji, w ramach 9. Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Rozpoczynamy od kategorii dziewcząt. Miejsce trzecie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Dyrektor Andrzej Nowak. Miejsce drugie, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Dianizego Czachowskiego, dyrektor Danuta Sawicka. I miejsce pierwsze, piąte liceum ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta, dyrektor Elżbieta Bartkiewicz. Szkoły ponadgimnazjalne, 21 dyscyplin, 266 zespołów, 2606 uczestników, 1116 dziewcząt i 1490 chłopców. Tyle osób rywalizowało, jeżeli chodzi o kategorię szkół ponadgimnazjalnych w 9. Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży. To kategoria dziewcząt, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, trzecie liceum ogólnokształcące i 5. LO. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo.
Szanowni Państwo, ostatnia kategoria, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, rywalizacja chłopców i miejsce trzecie. Zespół Szkół Elektronicznych imienia Bohaterów Westerplatte, dyrektor Radosław Kotowicz. Zapraszamy, panie dyrektorze. Miejsce drugie, Zespół Szkół Budowlanych imienia Kazimierza Wielkiego, dyrektor Jolanta Skoczylas. Jest pani dyrektor, zapraszamy. I miejsce pierwsze, Zespół Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki, dyrektor Bernadeta Kudas. W imieniu szkoły. Tak, w zastępstwie nauczyciela Artur Błasiński. Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy. Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Technicznych. Dziękujemy. Wyróżniliśmy szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne w ramach rywalizacji podczas 9. Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Szanowni Państwo, Gala Mistrzów Sportu Radom 2013, gala pod patronatem prezydenta miasta Radomia. Czas na nasz plebiscyt. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od pierwszej kategorii Gali Mistrzów Sportu Radom 2013. Impreza sportowa roku. Popatrzmy na nominacje. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Impreza sportowa roku. Gala boksu zawodowego AG Promotion. Memoriał imienia Władysława Miazia w zapasach. Memoriał imienia Alfonsa Wicherka w koszykówce. Mistrzostwa Europy w akrobacji samolotowej. Mistrzostwa Polski Młodzików w lekkiej atletyce. Impreza sportowa roku. Na scenę zapraszam prezydenta miasta Radomia, pana Andrzeja Kosztowniaka. Panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy telewidzowie, sympatycy sportu, imprezą sportową roku 2013 zostały uznane Mistrzostwa Europy w akrobacji samolotowej. Zapraszam na scenę wiceprezesa Aeroklubu Radomskiego Mirosława Danika oraz dyrektora Aeroklubu Radomskiego Stanisława Stacha Szczepanowskiego. Radom, lotnisko w Piastowie, to już praktycznie Światowe Centrum Akrobacji Lotniczych. Kolejna międzynarodowa wielka impreza w Radomiu i pod radomskim Piastowie na lotnisku Aeroklubu Radomskiego. Wyróżnienie, nagrodę wręcza prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Decyzja zapadła w Lozannie w Szwajcarii w listopadzie 2012 roku. Radom wygrał w głosowaniu z rumuńskim Ploeszti stosunkiem głosów 20-9, a impreza odbyła się w sierpniu ubiegłego roku. Mistrzostwa Europy w akrobacji samolotowej. Proszę bardzo. Kto mówi? Pan prezes. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Serdecznie chciałem podziękować za tak miłe przyjęcie i na samym początku zaskoczenie dla nas. Jesteśmy tutaj po raz czwarty jako Euroklub, po raz czwarty zdobywamy ten zaszczytny tytuł i z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim współorganizatorom, gminie miasta Radomia z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem, urzędowi marszałkowskiemu i no nie ma tu przedstawicieli wojska, ale drugiej bazie lotnictwa szkolnego na Sadkowie. No i chciałem podziękować serdecznie wszystkim, co przyczynili się do tego, że zostaliśmy po raz czwarty już
przypomnę uhonorowanie tak wysokim wyróżnieniem. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na imprezy organizowane w tym roku. Na naszej stronie można zobaczyć, mamy Mistrzostwa Polski w dwóch kategoriach, także serdecznie zapraszam. Stanisław Stachur-Szczepanowski, chciałoby się zapytać, panie dyrektorze, co w najbliższym czasie, kiedy kolejne Mistrzostwa Świata albo może Mistrzostwa Europy? Oho, będzie deklaracja. Jak ostatnio powiedziałem na ostatnim, 3 lata temu, w 2010 roku, że dam innym organizacjom odpocząć, żeby ktoś inny też zdobył takie wyróżnienie. Także też mogę zadeklarować, że za 2 lata dam odpocząć, a potem zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Impreza sportowa roku, Mistrzostwo Europy w akrobacji samolotowej, Mirosław Danik i Stanisław Stachur-Szczepanowski. Jeszcze raz gorące brawa. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, czas na drugą kategorię naszego plebiscytu, Gali Mistrzów Sportu Radom 2013. Nadzieja roku, popatrzmy na nominacje. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Nadzieja sportowa roku. Damian Jeszke, Rosa S.A. Paulina Nogaj, MKS Wodnik. Przemysław Piątek, olimpijczyk Radom. Anna Rędzia, Lux Sportowa Czwórka. Kacper Kujawiak, Michał Bryl, RCS Czarni. Kategoria Nadzieja Roku. Na scenę zapraszam przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Dariusza Wójcika. Szanowni państwo, decyzją Rady Sportu przy prezydencie miasta Radomia to zaszczytne wyróżnienie odbierze mistrzyni Europy do lat 17 w piłce nożnej kobiet Anna Rędzia. Lux Sportowa Czwórka. Aniu, zapraszamy na scenę. Finał ze Szwecją 1-0 podczas Mistrzostw Europy w Szwajcarii w ubiegłym roku. Anna Rędzia zagrała we wszystkich spotkaniach Mistrzostw Europy. Zaczynała treningi z chłopcami, to jest ważne, trenowała z chłopcami. Pierwszy klub to Zamłynie Radom, pierwszy trener Andrzej Pluta, obecnie Lux Sportowa Czwórka, czyli trenerzy Marcin Brodecki i Wojciech Pawłowski. Anna Rędzia, nadzieja sportowa roku. Chwila dla fotoreporterów. Wyróżnienie wręczył przewodniczący Rady Miejskiej, pan Dariusz Wójcik. Aniu, bardzo proszę, kilka słów. Dobry wieczór państwu. Chciałam serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest to naprawdę miła niespodzianka. Chciałam podziękować jeszcze rodzicom i trenerom. I mam nadzieję, że tegoroczny rok będzie tak samo dla mnie udany, jak zeszły. Dziękuję bardzo. Mistrzyni Europy do lat 17 w piłce nożnej kobiet, Anna Rędzia, Lux Sportowa Czwórka. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący. Czas na kolejną kategorię Gali Mistrzów Sportu Radom 2013 pod patronatem prezydenta miasta Radomia i przewodniczącego Rady Miejskiej, panów Andrzeja Kosztowniaka i Dariusza Wójcika. Szanowni państwo, kategoria Drużyna Roku. Popatrzmy na nominacje. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Drużyna Roku. Cerrad Czarni Radom. Sztafeta 4x100 metrów MKS Wodnik. Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk. RKS 1910 Radomiak S.A. Rosa S.A. Radom. Kategoria Drużyna Roku i na scenę zapraszam prezydenta miasta Radomia, pana Andrzeja Kosztowniaka.
Panie prezydencie, nie ma zaskoczenia chyba, jeżeli chodzi o drużynę roku. Zmiażdżyli rywali w poprzednim sezonie pierwszej ligi. Po wielu, wielu latach wrócili do śmietany polskiej siatkówki, czyli do polskiej ekstraklasy. Szanowni Państwo, już wiemy, tak jest, Cerra Czarni Radom. Witamy, zapraszamy na scenę. Jest z nami prezes, są z nami siatkarze, trenerzy, panowie, zapraszamy. Wielkie brawa. Aktualnie 6. miejsce w męskiej plus lidze. Rewelacyjny start, można powiedzieć, Beniaminka Ekstraklasy. Cała drużyna przyjechała do nas. Są trenerzy. Gorące brawa, szanowni Państwo. Cerra Czarni Radom. Jest z nami prezes, pan Janusz Stańczuk. Zapraszam, panie prezesie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, zniknął nam pan prezydent wśród tych wielkoludów. Cerra Czarni Radom. Jak tu stanąć, panie prezydencie, teraz? Na ręce, panie prezesie. Na ręce trenera czy pana prezesa? Prezesa, tak? Panie prezesie. Prezesa czy trenera? Może na ręce kapitana? Jest kapitan, Bartłomiej Neroy. Jest prezes, jest trener, jest kapitan, tak jest. Uścisk dłoni dla prezesa, kwiaty dla kapitana, statuetka dla trenera. Cerra Czarni Radom, drużyna roku. Proszę bardzo, najdłuższe owacje jak na razie, panie prezydencie. To jest popularność siatkówki w Radomiu, panie prezesie. Kto mówi? Pan prezes, trener czy kapitan? Pan prezes. Bardzo proszę. Kłaniam się państwu. Dziękuję serdecznie za wybór mojej drużyny jako drużyna roku. Jeżeli uznać to za sukces, to ja państwu powiem taką krótką receptę na ten sukces. Trzeba po prostu stworzyć klub, pracować przez 9-10 lat z młodzieżą, bardzo solidnie, zdobyć przy okazji kilkanaście medali Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Od tamtego czasu graliśmy w drugiej lidze, ogrywając to młodzież. Później przy pomocy finansowej miasta i Stowarzyszenia Czarni Radom, którzy nas wspomagają od 3 lat, awansowaliśmy w ciągu roku do pierwszej ligi. Później trochę szczęścia wrócił do nas Robert Prygiel jako zawodnik w pierwszej lidze. Trenerem pierwszym był wówczas Wojtek Stępień. To wystarczy jeden sezon. Ograliśmy tą ligę. No i teraz od jesieni nazywamy się po części WKS Czarni Radom, bo tak Polska Liga Piłki Siatkowej wymaga. No i w przyszłym roku mam nadzieję, że znowu się tu znajdziemy. Dziękuję państwu serdecznie. Janusz Stańczuk, Cerra Czarni Radom. Panowie, jakbyście się mogli tak razem, jeszcze dla fotoreporterów chwila, prawda? Razem właśnie, jak to drużyna. Pełne zawodowstwo również. Już nieraz pozowaliście do zdjęć, wiecie jak się to robi. Panie prezesie również, panie prezydencie, bardzo proszę. Drużyna roku, Cerra Czarni Radom. Rewelacyjny start Beniaminka, 6. miejsce jak na razie. Z szansami na wyższe. Jest pan prezydent, o, na palcach, tak? Panie prezydencie, dobrze. Na pewno... Przed telewizorami na pewno nasi widzowie, sympatycy siatkówki także bili brawo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. A gdzie czek?
ale... Dobrze, panie prezesie. Wiedzą, szanowni państwo, to jest tak, jak trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec zadzwonił do Pana Boga z zapytaniem: Panie Boże, kiedy reprezentacja Niemiec zdobędzie Mistrzostwo Świata? A Pan Bóg mówi: za 6 lat. Oto, Panie Boże, nie za mojej kadencji. Zadzwonił także trener reprezentacji Polski z pytaniem: a kiedy biało-czerwoni zostaną mistrzami świata? Pan Bóg odpowiada: wiesz, to już nie za mojej kadencji. No, ale w tej rozmowie przysłuchiwał się także prezes Cerradu Czarni, Janusz Stańczuk, postanowił zadzwonić i pyta się: Panie Boże, kiedy Czarni zostaną mistrzami Polski? A Pan Bóg mówi: no wiesz, Janusz, ciężko się na wasze mecze dostać. Prezes zaczął się tłumaczyć: mała hala, fajnie gramy, duże zainteresowanie. A Pan Bóg mówi: załatwisz 2 wejściówki na mecz z Zaksą i masz tytuł, kiedy chcesz. Panie prezesie, a więc wszystko przed Czarnymi. Szanowni państwo, czas na kolejną kategorię podczas naszego spotkania. Osobowość sportowa roku. Czas na nominację. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Osobowość sportowa roku. Tadeusz Kraska, Stowarzyszenie Biegiem Radom. Marian Osiński, Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk. Janusz Stańczuk, Cerrad Czarni Radom. Osobowość sportowa roku i na scenę zapraszam wiceprezydenta miasta Radomia, pana Ryszarda Fałka. Zgodnie z głosowaniem Rady Sportu przy prezydencie, osobowość roku, to zaszczytne wyróżnienie, odbierze Marian Osiński. Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk, współtwórca Szkoły Mistrzostwa Sportowego, założyciel Klubu Olimpijczyk Radom, wieloletni dyrektor i wicedyrektor. Marian Osiński, osobowość sportowa roku. Dziękujemy bardzo. Pan Marian Osiński. Wszystkiego dobrego. Panie prezydencie, szanowni państwo, chcę wyrazić wielkie zadowolenie z otrzymanego wyróżnienia. Tak w mojej ocenie jest to uhonorowanie mojej pracy ponad 40 lat w sporcie zapaśniczym. Serdecznie dziękuję zarządowi klubu za wytypowanie mnie na listę nominowanych. Gratuluję wszystkim nominowanym, nagrodzonym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Marian Osiński. Jeszcze słowo od pana wiceprezydenta. Ja dodam, bo to jest typowa skromność pana Mariana. Założył Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, proszę państwa, w 1998 roku. Klub Olimpijczyk, 10 lat funkcjonowania i za tamten rok ten klub został najlepszym klubem w Polsce zapaśniczym. Także w takiej kondycji zostawić klub to rzeczywiście jest radość, satysfakcja. Tu teraz nie możemy, bo każdy nasz ruch może być tylko gorszy. Panie Marianie, poprzeczkę wysoko pan postawił. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, zostajemy na scenie. Szanowni państwo, czas na dziś pytanie, dziś odpowiedź, panie wiceprezydencie, na temat radomskiego sportu, jego kondycji. Nie boimy się. Nie boimy się. Najtrudniej rozmawia się o sporcie, szanowni państwo, bo tak już w Polsce jest, że wszyscy znają się na polityce, sporcie i medycynie, prawda? Na medycynie, na polityce, na sporcie nie. 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 Panie prezydencie, najważniejsze wydarzenie ubiegłego roku. 2 drużyny w Ekstraklasie i najlepszy klub w dyscyplinie olimpijskiej w Polsce. Jeszcze nigdy nie mieliśmy klubu, który rzeczywiście w klasyfikacji ogólnopolskiej był najlepszy i taki klub olimpijczyk jest i 2 drużyny w Ekstraklasie. To jest rzeczywiście wyczyn za tamten rok, dorobek kilku lat kadencji pana prezydenta, powiem. Jest coraz mniej pieniędzy w sporcie młodzieżowym. To jest taki zarzut do władz Radomia. Tych pieniędzy z roku na rok jest mniej.
tak krawiec kraje, panie redaktorze, jak materii staje. Natomiast staramy się, aby te pieniądze dzielić bardzo racjonalnie, tam gdzie są najbardziej potrzebne. Ale powiem, że czasami jak jest ich było mniej, na przykład jak w roku ubiegłym, to bardzo mądre pociągnięcia były zrobione, które racjonalizują te wydatki. I najważniejsze, aby nie podważyć zaufania do gminy, do wiarygodności, ponieważ dzisiaj przez ileś lat jest konsekwencja tutaj samorządu miasta Radomia. Dzięki temu tutaj zawodnicy, trenerzy mogą sobie planować, projektować jakby karierę i zawodnikom, i sobie. I to dzisiaj daje efekty. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że za 5 lat będziemy mieli w Ekstraklasie piłkę ręczną. Odważna deklaracja, panie prezydencie. Jak widziałem młodzików, juniorów, proszę państwa, to jest takie zaplecze, że hej, to idzie takim frontem. Także przekonany jestem, że przy tych finansowaniach, jakie dzisiaj miasto deklaruje w uchwale stypendialnej, to na pewno powoduje, że można śmiało planować, projektować taki zamysł i oni w tym kierunku idą. Także będziemy mieli za 5 lat 3 ekstraklasy. Na taką deklarację czekają także sympatycy piłki nożnej. No tam już jest budżet 10 milionów, 12 milionów. W związku z tym tu już jest rzeczywiście takiej deklaracji ja nie składam. Panie prezydencie, jednym z głównych zarzutów stawianych władzom Radomia, jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży, to jest brak strategii. No są takie pytania, pojawiają się, tylko ja zawsze uważam, że sport to jest taka materia dynamiczna i tu nie można nic planować. Gdybyśmy, tak jak były pierwsze propozycje w Radzie Sportu, żeby taką strategię zapisać, wystąpiliśmy do klubów, kluby złożyły materiały i bym powiedział, że z tych planów to może 2 kluby się dzisiaj wywiązały z tych swoich planów, a te 10 czy 10 klubów niestety nie zrealizowały. I gdyby być konsekwentnym, 5-6 lat temu nikt by nie myślał, że koszykówka będzie w Ekstraklasie, czyli koszykówka miałaby drogę zamkniętą. Pokazał się sponsor, pokazało się środowisko. Dzisiaj mamy Ekstraklasie dzięki temu, że nie ma sztywnych zapisów. Strategii zawsze. To jest priorytetem, to na to tyle to jest dla nas jakimś tam pierwszym zadaniem. I wtedy 6 lat temu na pewno koszykówki nikt by nie postawił, wiele innych dyscyplin. Dzisiaj każdy wie, jakie są uregulowania finansowe, jest ta stabilność i tylko od jakości pracy, od środowiska, zaangażowania decyduje, która dyscyplina się rozwija. Nikomu nie blokujemy, nie ma także sympatia pana prezydenta, wiceprezydenta czy pana redaktora może rzutować, że ta dyscyplina ma pierwszeństwo. Nie. Reguły dla wszystkich są, karty rozdane jednakowo, te same kryteria, w związku z tym każda dyscyplina ma jednakowo identyczne szanse. Jak się środowisko zbierze, jak sponsora znajdzie, tak mamy wtedy tą dyscyplinę, a nie inną. I to jest bardzo uczciwe i logiczne. Miasto jest największym sponsorem radomskiego sportu, ale nie byłoby tego sportu, gdyby nie sponsorzy zewnętrzni. Szanowni państwo, wielkie brawa dla wszystkich sponsorów, którzy uczestniczą w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej, w całym radomskim sporcie, nie tylko tym seniorskim. Dziękuję bardzo, panie wiceprezydencie. Przed nami kolejna kategoria podczas naszego spotkania. Sponsor roku. Popatrzmy na nominację. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Sponsor roku. Rosabut Roman Saczywko. Cerrat Halina Bok. Windor Paweł Redestowicz. Zakłady Masarskie Krawczyk Sylwester Krawczyk. I na scenę zapraszam panów Dariusza Wójcika i Andrzeja Kosztowniaka, przewodniczącego Rady Miejskiej i prezydenta Radomia. Szanowni państwo, decyzją kapituły i tak również rozstrzygnęło głosowanie. Sponsorem roku została firma Rosabut. Na scenę zapraszam przedstawiciela tej firmy. Czy jest z nami przedstawiciel firmy Rosabut? Ale chyba są, panie prezydencie, z nami koszykarze, prawda? Jest trener? Zapraszamy trenera. Zapraszamy trenera ekstraklasowego zespołu Rosa S.A. Pan Wojciech Kamiński.
Panie trenerze, może kilka słów, czy nie? Coś takiej nagrody na pewno się nie spodziewałem. No myślę, że firma Rosek, inne firmy tutaj radomskie zasługują na nagrodę. Cóż, mogę tylko przeprosić, że nie ma z nami prezesa. Z tego co wiem, prezes Roman miał drobne kłopoty zdrowotne, ale myślę, że niedługo do nas wszystkich dołączy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Sponsor roku firma Rosa Boot Radom. Dziękuję bardzo. Podziękowałem obu panom i będę ich za chwilę znowu zapraszał. Panie prezydencie, panie przewodniczący, jeszcze raz. Przepraszam bardzo. Szanowni państwo, przedostatnia kategoria naszego spotkania tutaj w murach Zespołu Szkół Muzycznych Gala Mistrzów Sportu. Czas na galerię trenerów roku i czas na nominację. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Galeria Trenerów Roku. Wojciech Kamiński, Rosa S.A. Krzysztof Krzysztoszek, MKS Wodnik. Zdzisław Kolanek, olimpijczyk Radom. Robert Prygiel, Cerrad Czarni Radom. Wojciech Stępień, Cerrad Czarni Radom. Jacek Szczygieł, Start Radom. Waladymir Warenica, RKT Return. Marcin Waśniewski, RLTL ZTE Radom. Czas na trenerów roku. Zapraszam bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Zapraszam na scenę. Szanowni państwo, kolejność alfabetyczna, piątka wyróżnionych trenerów. I w kolejności zapraszam Wojciech Kamyk Kamiński, Rosa S.A., koszykówka mężczyzn. Zdzisław Kolanek, Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego, olimpijczyk. Jest z nami także trener. Robert Prygiel, Cerrad Czarni Radom. Marcin Waśniewski, RLT ZTE Radom. Zapraszam, trenerze. I ostatni z wyróżnionych trenerów, tenis ziemny, czyli Wołodymyr Werenica. Czy jest z nami trener? Jest przedstawiciel klubu RKT Return, pan Jan Błaszczyk. Nie ma trenera, ale w imieniu trenera odbierze wyróżnienie Jan Błaszczyk. A wyróżnienia i czeki wręczają przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik i prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Trenerzy roku 2013. Wojciech Kamyk-Kamiński, Zdzisław Kolanek, Robert Prygiel, Marcin Waśniewski i Wołodymyr Werenica. I teraz kilka słów, każdy z panów, czy kapitan? Najwyższy. Dzień dobry. Ja zanim coś powiem, to chciałem poprosić, jeżeli mogę, na scenę jeszcze Wojtka Stępnia. Wojtek, chodź do mnie, proszę cię. Wojciech Stępień. Chodź, Wojtek, chodź, nie daj się prosić. Wojtku, zapraszamy na scenę. Wojtek, zapraszamy. Jest z nami. Tak naprawdę to ja odbieram tę nagrodę w imieniu swoim, Wojtka i całego klubu, bo ja trenerem dopiero zaczynam być, a ten awans RCS-u to był nasz wspólny i teraz wszystkie nasze wyniki, jakie osiągamy, też są zawsze wspólne, także dziękuję wszystkim kibicom, sponsorom, rodzinie, żonie i trenerowi Wojtkowi Stępniowi. Dziękuję.
Piątka trenerów roku 2013. Chwila dla fotoreporterów. Czy któryś z panów jeszcze chce zabrać głos? Nie? Dziękuję. Jeszcze tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bo myślę, że przy tej okazji trzeba również podziękować wszystkim trenerom i nauczycielom WF-u, którzy pracują u podstaw. Bez nich pracy nie byłoby zawodników dla naszej pracy tam na górze piramidy, więc dziękujemy wam serdecznie i życzymy powodzenia. Wojciech Kamyk-Kamiński, Zdzisław Kolanek, Robert Prygiel, Marcin Waśniewski i Wołodymyr Werencja w jego imieniu wyróżnienie odebrał Jan Błaszczyk. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Ja jeszcze słówko od siebie, żebyśmy my byli, nasi zawodnicy musieli wygrywać na arenach, pokonywać przeciwników swoich niejednokrotnie, chyba najgorszego, jakim jest kontuzja, ale jak nam pokazują, że chcieć, to móc. Także tego życzę im wszystkim w tym roku i w następnych i nam również. Dziękuję bardzo. Zdzisław Kolanek, no zostałeś... Zostałem wywołany do małej przemowy. Także... Zdzisław, może do tego mikrofonu. No nie urosłem niestety, nie mogę sięgać do tych najwyższych mikrofonów. Także ja to troszeczkę chciałbym podziękować i może inaczej. Sukces to nie tylko zawodnik i trener, to ludzie, którzy są anonimowi, a robią dla klubu bardzo dużo. Także wdzięczność moja dla mojego zarządu, który rzeczywiście bardzo dużo robi, aby te zapasy w Radomiu były jak najlepsze. Także dziękuję serdecznie, no i oczywiście moim wspaniałym zawodnikom, którzy osiągnęli wspaniałe sukcesy w tym roku. Dziękuję. Zdzisław Kolanek. No i został jeszcze Jan Błaszczyk. Bardzo proszę. Jak wszyscy, to wszyscy. Nie mogę być gorszy, także dziękuję w imieniu naszego trenera, który dzisiaj nie mógł przybyć, za to wyróżnienie. Chciałem powiedzieć, że przez 17 lat, które u nas pracuje w naszym klubie, zdobył ponad 100 medali Mistrzostw Polski. Także rzeczywiście zasłużył na takie wyróżnienie. Jeszcze raz w jego imieniu dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Piątka wyróżnionych trenerów. Dziękujemy panom bardzo, ale... Dziękujemy bardzo. Natomiast zapraszam na scenę pana prezydenta i pana przewodniczącego. Pan przewodniczący nam zniknął. Jest pan prezydent. Szanowni państwo, ostatnia kategoria podczas naszego spotkania. Złota dziesiątka sportowców roku. Popatrzmy na nominacje. Nominowani do Gali Mistrzów Sportu 2013. Złota dziesiątka sportowców. Aleksandra Buczyńska. Michał Cieślak. Agnieszka Dudzińska. Łukasz Fafiński. Alicja Fiodorow. Emilia Jędra. Piotr Kardaś. Justyna Kozdryk. Arkadiusz Kułynicz. Katarzyna Kwoka. Rosy Pereira Leandro. Bartłomiej Neroi. Wojciech Peryt. Robert Prygiel. Piotr Przepiórka. Anna Rędzia. Jakub Smoliński. Mariusz Sobczak. Sylwia Szulc. Jakub Wachnik. Dominik Witczak. I czas na złotą dziesiątkę sportowców roku. Oczywiście kolejność alfabetyczna. Zaczynamy. Agnieszka Dudzińska. Zapraszamy, Agnieszko. Po zakończeniu studiów wróciła do Radomia. Mistrzyni Polski, seniorek w pięciu kulą. Łukasz Fafiński. Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego. Olimpijczyk. Mistrz Polski. W kategorii wagowej do 74 kg. Kolejny wyróżniony sportowiec to Piotr Kardaś. Rosa S.A. Koszykówka mężczyzn.
bardzo doświadczony zawodnik od 2008 roku w Radomskiej Rosie. Justyna Kozdryk, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Start Radom. Jest z nami Justyna. Witaj. Mistrzyni Europy w wyciskaniu sztangi, cywilna pracownica Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, Wydział Ruchu Drogowego. Witamy, Justyno. Oj, oj, oj. Justyna Kozdryk. Arkadiusz Kułynycz, Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk, ślisko strasznie. Wicemistrz Polski. Kolejny wyróżniony sportowiec to Katarzyna Burkhardt, RLT ZT Radom. Lekka atletyka. Zapraszamy. Zapraszamy także tutaj do nas na scenę Bartłomiej Neroj, Cerra Czarni Radom. Kapitan zespołu nie żałuje, że pozostał w Radomiu. To dla niego drugi sezon w barwach czarnych i już ekstraklasy. Piotr Przepiórka, Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk Radom. Mistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw Polski. Walczył także na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. I Jakub Wachnik, Cerra Czarni Radom. Wychowanek czarnych, reprezentant kraju, niezwykle utalentowany siatkarz, no i przystojny. Zresztą jak wszyscy siatkarze. Ostatni z wyróżnionych sportowców złotej dziesiątki sportowców roku Gali Mistrzów Sportu Radom 2013, Dominik Witczak. RLT ZT Radom, jeden z najbardziej utalentowanych kulomiotów, młodzieżowy wicemistrz Europy. To największy sukces w dotychczasowej karierze. Dominik Witczak. Wyróżnienia, nagrody wręczają przewodniczący Rady Miejskiej pan Dariusz Wójcik i prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Jeszcze mamy czek dla Dominika. Chwilę dla fotoreporterów i oczywiście prosimy o zabranie głosu. Czy ktoś chciałby zabrać głos z wyróżnionych? Najwyższy? Znowu? Tak, wywołany do tablicy Kuba Wachnik. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło stać tutaj po raz drugi z rzędu przed Państwem. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim tym ludziom, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Dziękuję naszym sponsorom, którzy są tutaj z nami, nas wspierają w tych dobrych i złych chwilach. Chciałbym również podziękować trenerom, a przede wszystkim mojej drużynie, bez której tego sukcesu by nie było. Dziękuję bardzo. Jakub Wachnik. Prosimy, kto jeszcze ma życzenie zabrać głos? Piotr Kardaś. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie, które ja traktuję jako nagrodę dla całej mojej drużyny, dla całego klubu, który bardzo dobrze się rozwija. A korzystając z okazji, chciałbym zaprosić na najbliższy mecz, który będzie dla nas bardzo istotny i prosić o gorący doping. Jeszcze raz dziękuję. Piotr Kardaś. Kto tym razem? Bartłomiej Neroj. Dobry wieczór Państwu. Ja również chciałbym podziękować za to dla mnie bardzo miłe wyróżnienie, bo tutaj jestem dopiero półtora sezonu i za co chciałbym bardzo podziękować prezesowi Stańczukowi, trenerowi Robertowi Pryglowi, trenerowi Stępniowi i przede wszystkim chciałbym też podziękować chłopakom, z którymi zdobywałem pierwsze miejsce w pierwszej lidze i teraz w plus lidze idzie nam jak dla mnie bardzo dobrze i również chciałbym zaprosić na sobotni mecz, który gramy za ZTS-em Olsztyn i mam nadzieję, że będzie dużo kibiców i sprawimy kolejną niespodziankę. Dziękuję bardzo.
Bartłomiej Neroy. Piotr Przepiórka. Dobry wieczór, jak wszyscy przede mną. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy głosowali na nas i oczywiście przysługują się do tego, żebyśmy dalej trenowali i zdobywali laury. Dziękuję. Kto następny? Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo, ale zostajemy na scenie oczywiście. Zostajemy na scenie, to jest złota dziesiątka. Jeszcze raz brawa, oczywiście brawa dla sportowców. I prosimy na scenę wszystkich wyróżnionych, szanowni państwo. Trenerów, nadzieję sportową, sponsora. Bardzo proszę, wszyscy wyróżnieni na scenie. Czas dla was. We are the champions. I chwila dla fotoreporterów, panie prezydencie. Zapraszam również na scenę. Jest z nami pan prezydent, pan przewodniczący. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. Zapraszamy drużynę siatkarzy. Drużyna roku. Prosiłem o wyróżnionych wszystkich. Chwila dla fotoreporterów. But committed no crime and bad mistakes. Siatkarze staną z tyłu, prawda? Siatkarze z tyłu. Panie prezydencie, tam prosimy o ustawienie. Zapraszamy wszystkich wyróżnionych. Impreza sportowa roku, nadzieja roku, drużyna roku, osobowość sportowa roku, sponsor, galeria trenerów oraz złota dziesiątka sportowców. Sportowa reprezentacja Radomia. I także pozdrawiamy naszych telewizów, sympatyków sportu, kibiców, którzy nas w tej chwili oglądają dzięki telewizji Danii. Wielka gala Mistrzów Sportu Radom 2013 pod patronatem prezydenta miasta Radomia i przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękujemy bardzo.